Cześć, witam Was w nowym vlogu z majówki na Sycylii. Przylecieliśmy już wczoraj, ale Sycylia przywitała nas trochę słabą pogodą. Wczoraj cały dzień praktycznie padało. Dziś od rana też trochę nas deszcz złapał. Ale aktualnie jesteśmy w Trapani. Pogoda jest całkiem ładna, korzystamy. Nie jest za bardzo słonecznie, ale przynajmniej nie pada. To przede wszystkim. Więc powoli zaczynamy sobie zwiedzanie. Wczoraj już udało nam się odwiedzić miasteczko Cefalu. Natomiast jakoś tak oboje nie najlepiej czuliśmy się po naszym locie. Więc nie udało mi się za wiele nagrać. Ale dzisiaj już myślę, że będzie lepszy dzień. I myślę, że za chwilę usiądziemy sobie na jakąś pyszną kawę i może pierwsze cannolo. Więc zapraszam do oglądania. O, ale tu nie ma wody. Wybraliśmy wreszcie kawiarnię, usiedliśmy. Mamy tu cappuccino, americano, cannoli z pistacjami. I jak to ostatnie ciasto się nazywa? Castel, tak? Mhm. Taki pierożek, który ma być wypełniony ricottą. Zaraz będziemy się zajadać. Wracamy powoli z Trapani. Kierujemy się na parking przy placu Vittorio Emanuele, gdzie zostawiliśmy samochód. Jeżeli przyjedziecie do Trapani, to bardzo polecamy ten parking. Jest naprawdę spory. Myślę, że w sezonie też powinno nie być problemu ze znalezieniem tam miejsca. I jest też bardzo przystępny cenowo. My teraz w maju płacimy 20 centów za godzinę. A w sezonie cena wzrasta do 50 centów. I po tym, jak zostawicie tam samochód, to radzę kierować się w kierunku portu w Trapani, bo tutaj na końcu, na Cyplu, znajduje się cała starówka. My w tej chwili obeszliśmy starówkę, trochę się posililiśmy, wypiliśmy pyszną kawę i dalej w planach mamy odwiedzić saliny w Trapani. W ogóle to wozimy ze sobą jeszcze niedojedzoną pizzę w bagażniku. No tak jak wspominałam, wczoraj nie najlepiej się czuliśmy, ja już w ogóle całkiem kiepsko. I poszliśmy do restauracji, zamówiliśmy sobie po pizzy, Łukasz swoją zjadł. Ja nie byłam w stanie nawet zjeść tej pizzy, więc wzięliśmy na wynos. I tak od wczoraj jeździ z nami w bagażniku. Myślę, że musimy ją dokończyć, bo szkoda pizzy. Więc jeszcze może przegryziemy sobie po kawałku pizzy przed dalszym zwiedzaniem. Co, Łukasz, mówisz o pizzy? Nie wolno marnować jedzenia. Trzeba jeść. No, dlatego zjemy nawet na zimno, prawda? Dokładnie. Dojechaliśmy na wspomniane saliny, ale atrakcję oceniam 2 na 10. Wygląda to jak jakieś zwykłe stawy. Tu widać trochę soli. W mojej ocenie naprawdę nic specjalnego. Myślę, że możecie spokojnie sobie darować tą atrakcję.
Czy wy to widzicie? Jesteśmy w mieście Erice, które mieliśmy... Erice, nie wiem do końca jak je wymawiać, co prawda? Ale było dzisiaj w planach, bo jest niedaleko Trapani. I to miało być takie urokliwe, małe miasteczko na szczycie góry. Tyle, że pogodę mamy, jaką mamy podczas tej majówki. I oczywiście żadne z nas nie wpadło na to, że nawet jak tu wjedziemy, to nie za dużo zobaczymy. Chociaż oczywiście ma to jakiś swój klimat, nie? Czujemy się tak, jakbyśmy byli po prostu w górach. Nie w górach, w chmurach. Natomiast podczas wjeżdżania tutaj przeżyliśmy chwilę grozy. Całe szczęście, że Łukasz jest takim super kierowcą, tak? Nie. I jechaliśmy trasą na Erice aż do momentu rozjazdu. I oczywiście zamiast trzymać się głównej trasy, która prowadziła w lewo, my skręciliśmy w prawo, bo oczywiście Google Maps pokazywało podobny czas dojazdu. No i trasa pogarszała się, pogarszała, aż dojechaliśmy do momentu, w którym nie było fizycznie możliwe przejechać żadnym samochodem, bo trasa zmieniła się w taką ścieżkę spacerową, bardziej bym powiedziała, więc musieliśmy zawracać. Aż żałuję, że nic tam nie nagrałam, żeby pokazać wam, jak ta droga wyglądała. Ale chyba skupiłam się w tamtym momencie na przetrwaniu. Koniec końców dojechaliśmy. No i mimo takiej aury sobie zwiedzimy to miasteczko. No i mniej więcej tak to wygląda. Widoczność jest dosłownie na kilka metrów. I Łukasz się śmieje, że tak właśnie widział przed laserową korekcją wzroku. Nie no, naprawdę ma to swój klimat. I cieszę się, że pokonałam ten strach po drodze, bo już ze dwa razy kazałam Łukaszowi zawracać. W takiej ciężkiej trasie należy nam się nagroda. Kupiliśmy na spróbowanie sycylijski przysmak arancini. To jest chyba klasyczna wersja z mięsem, pomidorami. Spróbujemy. Tutaj na jakimś małym rynku mamy kilka takich straganów. Różne nalewki, pasty, przetwory. Pani sprzedaje jakieś domowe wypieki. No, ślinka mi cieknie, ale zjedliśmy przed chwilą przekąskę, więc sobie daruję tym razem. Dojechaliśmy w piękne miejsce Tonara di Scopello. Jest to taki stary kompleks budynków używanych przy przetwórstwie tuńczyka. Aktualnie mieści się tu chyba jakiś hotel, na pewno restauracja. No jest naprawdę pięknie. Mamy dużo lepszą pogodę niż z godzinę temu w tym miasteczku na górze. Kilka osób widzę nawet pływa, chociaż dosyć odważnie, bo nie jest za gorąco. Ale widok jest naprawdę przepiękny, piękny kolor wody. Taki prawdziwy włoski klimat. Mała wskazówka, bo tutaj jesteśmy tuż przed punktem widokowym, gdzie widać jest parę osób. Natomiast jak pójdziecie trochę tutaj w prawo,
trzeba przejść taką wąską ścieżką, ale bez problemu i widok będzie jeszcze piękniejszy i to jest właśnie ten widok, który pokazywałam Wam przed chwilą. U mnie w filmie jak zwykle dużo kontentu jedzeniowego, ale te pizze wyglądają naprawdę przepysznie. I jak na Sycylię przystało, obie mają pistacje. I właśnie w tej pizzerii jedliśmy, bardzo polecamy, pyszne. I to jest w mieście Castelmare del Golfo. Dzisiaj od rana zwiedzamy rezerwat Zingaro. Mieliśmy w planach przyjechać tu już wczoraj, ale zrobiło się trochę późno. Więc przełożyliśmy to na dzisiejszy poranek i myślę, że to był dobry wybór. Na spokojnie sobie wszystko obejdziemy i pozwiedzamy. Dopiero co weszliśmy, ale już mi się bardzo podoba, bo jest bardzo cicho i tak spokojnie. Można trochę odetchnąć od miasta i od turystów. Wstęp kosztuje 5 euro od osoby i na wejściu dostajemy taką, taką mapkę z trasami. Myślę, że my wybierzemy tą trasę zieloną, tutaj najbliżej wybrzeża i może uda się też zrobić kilka fajnych ujęć z drona. Stoimy teraz na takim małym tarasie widokowym. Tutaj widać prowadzi nasza dalsza ścieżka, a tutaj w dole mamy kolejną zatokę. Po zwiedzaniu rezerwatu przyjechaliśmy jeszcze na drugą część dnia do Palermo. Jeśli Wam życie miłe, raczej nie ładujcie się tutaj samochodem. Naprawdę koszmar przeżyliśmy, próbując dojechać na parking, a później szukając miejsca parkingowego. Ale udało się. Już chodzimy sobie, zwiedzamy. Co mogę powiedzieć? No, miasto nie należy do najpiękniejszych rzeczywiście. Jest tutaj trochę zabytków, co widać chyba też za mną,
ale naprawdę jest dużo, dużo zaniedbanych budynków. To, co może słyszeliście, że sporo śmieci też wala się po ulicach. Ale jak już tu jesteśmy, musimy chociaż te parę godzin w Palermo spędzić, przejść się kilkoma ulicami i pewnie też coś tutaj zjemy. Ja oczywiście, trochę mnie słońce złapało w tym rezerwacie. Widać, że mam rysową klatkę i tradycyjnie posmarowałam twarz, a o innych częściach ciała zapomniałam. I pokażę Wam jeszcze tutaj po okolice, w której stoję. Widać też ten budynek za mną, taki jest trochę zaniedbany. Lecimy dalej. W poszukiwaniu taniego obiadu trafiliśmy pod całkiem dobry adres. Restauracja nazywa się Dal Pompiere. Zjedliśmy tutaj dwa tradycyjne sycylijskie makarony. Za jeden zapłaciliśmy 8 euro, za drugi 10. I to miejsce znajdziecie w takiej bocznej uliczce, tutaj naprzeciwko Teatru Massimo. Zaczynamy kolejny dzień naszej majówki na Sycylii. Dzisiaj zmieniamy nocleg. Pierwsze trzy noce spaliśmy w mieście Terracini i myślę, że możemy je polecić jako taką bazę wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji. Dzisiaj w planach po drodze na nowy nocleg mamy odwiedzenie schodów tureckich, na które właśnie schodzimy taką ścieżką z ulicy, przy której zaparkowaliśmy samochód. Później odwiedzimy też Dolinę Świątyń. Ale wracając jeszcze na chwilę do wczorajszego dnia, który nas bardzo zmęczył. Na koniec dnia nasze zegarki pokazywały po około 40 tysięcy kroków. I tak, po pierwsze rezerwat. Myślę, że jak najbardziej możemy polecić na taką pieszą wycieczkę. Powinniście na nią poświęcić około 4 godziny. Nam to właśnie tyle zajęło. Robiliśmy oczywiście przystanki na jakieś zdjęcia, filmy, więc naprawdę na spokojnie ten szlak nad klifami w 4 godziny w tą i z powrotem można przejść. Późniejszy punkt, Palermo. No, ciężko wydać opinię o jakimś mieście po dosłownie paru godzinach, no ale niestety oboje pierwsze wrażenie mieliśmy jednak nie najlepsze. Chyba nie chcielibyśmy wrócić do Palermo. Wiadomo, jest to po prostu ogromne miasto, tłum ludzi. Byliśmy trochę zmęczeni po tym wieczorze w Palermo. Ale oczywiście, będąc na Sycylii, myślę, że możecie Palermo odwiedzić. Swoje zdanie. Na pewno też jest tam dużo atrakcji, na które nam niestety zabrakło czasu. Tutaj przed nami prezentują się właśnie schody tureckie. Jest to taka skała wapienna, sięgająca miejscami aż 90 metrów, schodząca do samego morza. Robi wrażenie. Myślę, że jeszcze ładniej wygląda to w słoneczny dzień. Myślę, że ten kolor jest bardziej biały i tak fajnie kontrastuje z turkusowym morzem. Można tam jakoś wejść. Widziałam jakąś osobę chodzącą po tej skale i czytałam też, że można na niej plażować.
Dojechaliśmy do Doliny Świątyń, czyli ruiny starożytnego miasta Akragas, wybudowane tutaj na Sycylii przez Greków. Wstęp kosztował nas 10 euro od osoby. Jeśli chcecie, przy kasie możecie dokupić również przewodnik i mapki. Za mną widzicie ruiny świątyni Concordia i jest to najlepiej zachowana świątynia w całym tym kompleksie. Polecam! Za mną Isola Bella, malutka wyspa u podnóży Taorminy. Do 1990 roku była to własność prywatna, a od tamtej pory wyspa przeszła na własność państwową i znajduje się na niej mały rezerwat przyrody. Na wyspę można dostać się taką małą dróżką. Przerwa na pistacjową eksplozję smaku. Mamy tutaj espresso pistacjowe i cannolo, oczywiście z kremem pistacjowym. Przyszliśmy teraz odwiedzić największą chyba atrakcję turystyczną Taorminy, czyli starożytny teatr grecki. Wybudowany został chyba w III wieku przed naszą erą. I jak widać za mną, do dzisiaj odbywają się tutaj różne koncerty, festiwale. A największe wrażenie robi chyba jednak położenie tego teatru na wzgórzu z widokiem na całą okolicę i plażę. Po zwiedzaniu spacerujemy sobie teraz uliczkami Taorminy. Miasto jest cudowne, bardzo urokliwe. Starówka ma dużo wąskich uliczek. W każdą warto jest zajrzeć, bo najprawdopodobniej kryje się tam coś pięknego. Jest dużo sklepów, szukamy pamiątek i pewnie też zaraz coś zjemy. Na początku też, tak jak widzieliście, byliśmy w kawiarni, która podaje wszystko z pistacjami i spróbowaliśmy pistacjowego espresso. Cudowne. Wreszcie próbujemy słynnej sycylijskiej granity i to w jeszcze słynniejszym barze Vitelli, który grał ojcu chrzestnym Coppoli. W menu przeczytaliśmy, że bar słynie przede wszystkim z granity cytrynowej i taką właśnie zamówiliśmy. Jest naprawdę pyszna, bardzo orzeźwiająca. Troszeczkę może przypominać lody sorbetowe.
dotarliśmy do Ragusy, małego, uroczego, barokowego miasteczka. Ragusa leży w Dolinie Noto, która właśnie słynie z takich miasteczek z barokowymi starówkami. Historycznie Ragusa podzieliła się również praktycznie na dwa miasteczka i aktualnie jesteśmy w tej starszej części, która nazywa się Ragusa Ibla. Jesteśmy w kolejnym miasteczku na naszym szlaku barokowych miasteczek Doliny Noto i jesteśmy właśnie w Noto. Teraz będziemy przechodzić przez bramę do miasta i skierujemy się ulicą Corso Vittorio Emanuele, żeby zwiedzić wszystkie zabytki. Witam wieczorową porą z Syrakus, miasta Archimedesa. Niestety tutaj mamy już mało czasu, bo dzisiaj narzuciliśmy sobie trochę chyba zbyt intensywne tempo, ale wystarczyło nam czasu, żeby przejść się uliczkami Ortigi, czyli starego miasta Syrakus, leżącego na wyspie. Zjedliśmy sobie kolację, jeszcze dokończymy spacer, powoli będziemy wracać do domu. Ale podsumowując dzisiejszy dzień, zobaczyliśmy Ragusę, Noto i przejechaliśmy jeszcze przez Modikę, miasto słynące z czekolady. Modika początkowo też była w naszych planach, natomiast z niej zrezygnowaliśmy, żeby po prostu wyrobić się w ciągu tego dnia. Nie wiem, czy polecam narzucanie sobie właśnie takiego tempa, chyba raczej nie. Jeśli macie możliwość na Sycylię, przyjedźcie na co najmniej 2 tygodnie, żeby wszystko na spokojnie zobaczyć. Natomiast moje wrażenia? Chyba najbardziej podobała mi się Ragusa. Szczególnie polecam tą starą część Ible. Natomiast już sam widok miasta z trasy robi imponujące wrażenie. Moim drugim wyborem byłaby chyba Modika, przez którą tylko przejechaliśmy. Natomiast mając tą wiedzę, którą mam teraz, chyba wybrałabym do zwiedzania bardziej Modikę niż Noto. I oczywiście Syrakuzy, natomiast jest to już większe miasto, więc też trochę inna kategoria. Zaczynamy ostatni dzień naszego pobytu na Sycylii i na koniec zostawiliśmy sobie jedną z większych atrakcji sycylijskich, czyli wizytę na Etnie. Przyjechaliśmy na duży parking i zaczynamy zwiedzanie od
krateru Silvestri, który znajduje się za mną. Jest to nieczynny krater. Dostęp do niego jest bardzo łatwy, więc jeżeli nie macie zbyt dużo czasu, żeby poświęcić na Etnę, myślę, że fajnie będzie wjechać chociaż na ten parking i przejście nawet kawałek tutaj. My trafiliśmy nawet na ekipę filmową, która gdzieś tu w okolicach krateru coś kręci. My przejdziemy dalej i chyba wybierzemy się kolejką na górę. Kolejka wjeżdża aż na 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Aktualnie jesteśmy chyba na około 2000 metrów. I tu właśnie jest ten krater Silvestri. Tam w tle widać parking, na którym zostawiliśmy auto. A tutaj w tle widać właśnie kolejkę. Wybieramy się teraz na krater, który wybuchł w 2001 roku. Jestem ciekawa, czy nie pożałuję tej decyzji, widząc to nachylenie przed nami. Czy ja na pewno nagrywam? O! Nagrywam. Wjechaliśmy właśnie kolejką na wysokość 2500 metrów. Kolejka kosztuje już 50 euro, ale jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę na czasie, no to jest to super opcja. Po wjeździe kolejką weszliśmy na jeszcze jeden krater. Jest to jeden z aktywnych kraterów. Tak jak widać, tu cały czas paruje woda. Czuć aż pod stopami, że nawierzchnia jest ciepła. Skały też są ciepłe od tej pary wodnej. Mimo, że ogólnie chyba bardziej podobało mi się na dole, było więcej tych kraterów, trochę ciekawsze krajobrazy, no to jestem bardzo dumna z nas, że weszliśmy tutaj zobaczyć taki aktywny krater. I na drugą część dnia przenieśliśmy się do Katani. To był ostatni punkt, który chcieliśmy odwiedzić podczas naszego wyjazdu, tak więc plan realizowaliśmy w 100%. Przeszliśmy się już główną ulicą Via Etnea, wzdłuż której zlokalizowane są najważniejsze takie główne zabytki. Teraz sobie trochę pospacerujemy uliczkami, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą ja muszę zrobić. Bardzo chciałabym spróbować lodów w brioszce. Jeśli to mi się uda, to będę już w 100% zadowolona z wyjazdu.